pieszczoszek. Dawid Stein nigdy się nie ośmielił prosić kierownika biura o podwyżkę. A przecież jego pensja była skandalicznie niska. Ciągła zwyżka cen i kolejne dewaluacje zredukowały jego zarobki do sum śmiesznych. Tak śmiesznych, że Dawid nie zdradzał ich wysokości, bo bał się, że nikt mu nie uwierzy. Podawał sumę podwójną, a rozmówcy i tak śmiali się z politowaniem. Dawid Stein był chorobliwie nieśmiały. Od czasu, gdy mu amputowano lewą rękę, co noc nieodwołalnie postanawiał dłużej nie zwlekać. Gdy jednak miało przyjść do czynów, mądre decyzje ulatywały. Z twarzą purpurową na myśl o ewentualnej porażce zagłębiał się w aktach. Koledzy naśmiewali się z niego. On sami nie żyli wprawdzie jak hrabiowie, ale pobierali wynagrodzenie zgodne z taryfikatorem ustalonym przez Ligę do Przegrupowań Pracowników Upośledzonych Fizycznie. W pracy od czasu do czasu dyskretnie wychodzili, by zażądać podwyżki. Kiedy wracali na miejsce, oczy lśniły im niecodziennym blaskiem. Pod koniec miesiąca plik, który dostawali w charakterze pensji, był grubszy o dodatkowy banknot. W przypadku Dawida słowo plik w ogóle nie miało sensu. Tak skromną pobierał sumę. Ale teraz to się zmieni. Dawid postanowił działać. Zażądam podwyżki z samego rana, postanowił przed zaśnięciem. Niczym się przedtem nie będę zajmował. Pan albo ja, panie kierowniku biura. Przez całą noc miotał się w koszmarnych snach. Raz ukazywał mu się kierownik okuty w zbroję wysadzaną brzęczącymi przy każdym ruchu monetami. To znów widział siebie uwięzionego w bagnie przesiąkniętych krwią banknotów. Pogrążył się aż po szyję w kleistej mazi. Wołał pomocy, lecz to właśnie kierownik się zjawił, krocząc na szczudłach i wepnął mu w gardło garść ociekających krwią banknotów. Dusił się. Rano oczywiście zaspał. Ubrał się pospiesznie, umył i ogolił byle jak. Do biura wszedł spóźniony o bitą godzinę. Gdy pchnął drzwi, przywitał go huk pracujących pełną parą maszyn do pisania. Atmosfera pracowitości przyprawiła go o ostre poczucie winy. Jakże mógł być tak leniwy i spać, podczas gdy ułomni koledzy harują jak woły. Jeszcze do tego zachciewa mu się podwyżek. Wstydu nie ma. Własny brak charakteru i karygodne niedbalstwo wprawiły go w zażenowanie. Przemykał się do swego miejsca skulony, by go nikt nie widział. Już miał usiąść, nie zwracając niczyjej uwagi, gdy nagle serce zamarło mu w piersi. Kierownik, którego dotąd nie spostrzegł, czekał ukryty za filarem i patrzył mu prosto w oczy. Dawid musiał zebrać wszystkie siły, by zmusić się do postąpienia naprzód. Chciał się uśmiechnąć, lecz mimo rozpaczliwych prób nie udało mu się to. Kierownik natomiast uczynił to bez najmniejszego trudu. Z wyciągniętą ręką pokuśtykał naprzeciw Dawida. Ten wybełkotał. Najmocniej pana, przepraszam. Ja... Dobrze, dobrze. Wiem, jak to jest. Cygaro? Podsunął Dawidowi luksusowe etui z hawańskimi cygarami. Niech mi pan zrobi przyjemność i weźmie. Osłupiały Dawid przyjął. W każdej chwili spodziewał się wymówienia. Szef znany był ze złośliwości i niesprawiedliwości. Urzędnicy zwali go Skorpionem. Kierownik tymczasem podawał mu ogień masywną złotą zapalniczką. Niech się pan nie spieszy, drogi przyjacielu. Dobre cygaro trzeba smakować w spokoju ducha. Robota nie zając, nie ucieknie. Koledzy Dawida nadal trzymali nosy w papierzyskach, ale rzucali na bok ukradkowe spojrzenia, by nic nie uronić z rozgrywającej się sceny. Proszę, niech pan siada.
Skorpion poufale ujął Dawida za ramiona i zmusił go, by usiadł na krześle. Sam natomiast przysiadł bez ceregieli na rogu biurka. Pogadamy sobie chwilę, dobrze? Tak bardzo chciałbym z panem porozmawiać. Już dawno zauważyłem pańską szczerą i rozumną twarz, jakże inną niż twarze tych brutali. Gestem dłoni wskazał pozostałych urzędników. Niestety, wie pan jak to jest. Zawsze człowiekowi coś wypadnie i przez to nie zdążyłem pana bliżej poznać. Poza tym odniosłem wrażenie, niech pan powie, że to tylko wrażenie, że mnie pan zbytnio nie lubi. Że jestem natrętny. Czy to prawda? Dawid zaprzeczył z oburzeniem. Och, proszę pana, nigdy w życiu. A w takim razie dlaczego nie poda mi pan nigdy ręki? Dlaczego po godzinach pracy nie zostanie pan w biurze, żeby pogadać ze mną o tym i owym? Nigdy bym się nie ośmielił. A to z jakiej przyczyny, proszę pana? Czyż nie jestem ludzką istotą? Tak, tak, wiem. Mówi pan sobie, że jestem pańskim przełożonym i za to mnie pan nienawidzi. Jestem jednak przede wszystkim człowiekiem. Potrzebuję towarzystwa i szacunku bliźnich. Gdyby pan wiedział, jak bardzo się czuję samotny. W marcu minie rok, jak straciłem żonę. Nie wiedziałem. Rozumiem pan. Wzruszenie chwyciło Dawida za gardło. Rozpaczliwie myślał, jakby tu okazać trochę sympatii temu człowiekowi, którego dotąd wcale nie znał. Rzeczywiście, nigdy nie przypuszczał, że kierownik może mieć serce i być wrażliwy. Naszło go coś w rodzaju wyrzutów sumienia. Pomyśleć, że tego biedaczynę przezywają skorpionem. Cóż za niesprawiedliwość. Dobrze, idę sobie, westchnął kierownik. Ale mam nadzieję, że niedługo znów będziemy mieli okazję porozmawiać. Ja też mam taką nadzieję, wyjąkał Dawid. Tylko Skorpion wyszedł z pokoju, urzędnicy oderwali się od pracy i przeklinali go. Wstydzilibyście się, zaprotestował Dawid. Ten człowiek wiele przecierpiał. Odpowiedział mu churalny wybuch śmiechu. Nigdy nie był żonaty, to rekin. Nie bez powodu jest samotny. To zła, wstrętna hiena. A jednak, kiedy się spóźniłem, poczęstował mnie cygarem. W takim razie uważaj, na pewno coś knuje. Dawid wzruszył ramionami. Posłuchał jednak rady kolegów. W następnym tygodniu Skorpion był dla niego naprawdę uroczy. Częstował cygarami, pożyczył dzieła filozoficzne, sprezentował butelkę koniaku najlepszej marki. Dawid łatwo się domyślił, że musi być jakiś powód manifestacyjnie okazywanej przyjaźni. Przyjaźni zbyt podejrzanej u człowieka z taką opinią. Nie wiedział jednak, co o tym wszystkim sądzić. To było zupełnie tak, jakby on sam był kierownikiem biura, a Skorpion zwykłym urzędniczyną zabiegającym o jego względy. Zaczął się nawet zastanawiać, czy Skorpion nie jest homoseksualistą. Tego by tylko brakowało. Dam mu ostrą odprawę. Kiedy Skorpion położył na biurku wytworną bombonierkę z angielskimi cukierkami, nie tknął jej, a wieczorem zostawił ją w widocznym miejscu na bibule. Nazajutrz kierownik czekał za filarem. Cóżem takiego uczynił, że mnie pan nienawidzi? Zaatakował prosto z mostu. Dawid nie odpowiadał. Nawet się pan do mnie nie odezwie. Nie ma pan ochoty ze mną rozmawiać? Więc to aż tak poważne? Dawid skinął głową, zaciskając wargi niczym kapryśny dzieciak wypytywany przez matkę. Cisza. Czy w żaden sposób nie może mi pan przebaczyć? Dawid powiedział bardzo szybko. Niech mnie pan przestanie prześladować. Nic to panu nie da. Jestem normalnym mężczyzną. Nigdy nie pozwolę się dotknąć. Skorpion na chwilę oniemiał, a potem wybuchnął śmiechem tak szczerym, że Dawida ogarnęły wątpliwości.
Jakiż pan jest nieugięty. To mi się w panu podoba. Wyobraża pan sobie, że to dlatego? Zapewniam, że się pan myli. Czyż nie opowiadałem panu o moim małżeństwie? Nie jest to ostateczny dowód, przyznaję, ale... Koledzy twierdzą coś wręcz przeciwnego. Pan nie był żonaty. Kierownik zmarszczył brwi. Ach tak, bardzo dobrze. Dlaczego woli pan wierzyć kolegom niż mnie? Czy są panu bliżsi? Czy zna ich pan lepiej? Czy okazali panu więcej sympatii? A może życzy pan sobie obejrzeć mój dowód? Dawidowi zrobiło się nagle głupio. Zaprzeczył. I wbił pan sobie w głowę, że chce pana uwieść. No więc nie. Nie pociągają mnie rozkosze. Skoro już wyjaśniliśmy tę kwestię, niech mi pan zrobi przyjemność i przyjmie bombonierkę. Bardzo proszę, żeby już między nami nie było nigdy nieporozumień. Dawid nie uspokoił się jednak. Może by nawet wolał, żeby jego podejrzenia okazały się słuszne. Bo skoro nie, to jakże inaczej tłumaczyć dziwne zachowanie kierownika biura? Zapytywani urzędnicy malowali go w jak najczarniejszych barwach. Wyrzucił całą masę poczciwych facetów. Szpiegował wśród pracowników i donosił dyrekcji. Dostarczał fałszywych dowodów. Mówiono, że jest złodziejem, a nawet mordercą, bo podobno doprowadził pewnego staruszka do samobójstwa. I w takim człowieku miałaby się nagle zbudzić bezinteresowna przyjaźń. Co za pomysł! Z braku innego wyjaśnienia Dawid doszedł do następującego wniosku. Po prostu skorpion chce mu wybić z głowy myśl o podwyżce. Było to niedorzeczne, lecz ze strony takiego osobnika możliwe. Przy pierwszej nadarzającej się okazji zwrócił się więc z tym tak długo odwlekanym żądaniem. Skorpion wzniósł ramiona. Ależ oczywiście, nie śmiałem panu o tym mówić. Pańska pensja jest niewiarygodnie niska. Pana koledzy zarabiają dwa razy tyle, a nie wykonują pracy ani w połowie tak ważnej. Ile pan sobie życzy? Dwa razy więcej? Oszołomiony Dawid nie wiedział, jaką zająć postawę. Tak, nie marzyłem o tym. Jeśli pan sądzi, że to możliwe? Oczywiście, inaczej bym panu nie proponował. Otrzyma pan też wyrównanie, bo podwyżka należała się panu dawno. Razem będzie całkiem przyzwoita sumka. Dawid podziękował wylewnie. Jego niepokój sięgał teraz szczytu. Czego zażąda w zamian za wszystkie te przysługi? No bo czegoś zażąda na pewno. Nikt nie podlizuje się podwładnemu bez powodu. Próbował się domyślić, jakie korzyści można by z niego wyciągnąć. Pieniądze? Na pewno nie. Wszyscy wiedzą, że za swoją śmieszną pensyjkę ledwo wiąże koniec z końcem. Gdyby miał żonę, mogłoby chodzić o nią, ale przecież nie ma. Cóż więc pozostało? Fałszywe zeznanie? Jeśli skorpion ma sprawę sądową, niewykluczone, że potrzebuje fałszywego zeznania świadczącego o jego niewinności. Zwłaszcza, jeżeli to sprawa poważna. Jeżeli na przykład chodzi o zbrodnię. Może właśnie potrzebuje alibi. Z każdym dniem Dawid był coraz bardziej nieufny. A skorpion coraz bardziej natrętny. Zasypywał go prezentami i zaproszeniami. Często, niczym kobiecie, posyłał mu do mieszkania bukiety rzadkich kwiatów. Na urodziny przesłał mu przekaz na sumę tak wysoką, że wymagała założenia dodatkowego zamka w drzwiach mieszkania. Sytuacja Dawida w biurze też się zmieniła. Koledzy schlebiali mu i szukali jego towarzystwa. Oni też zasypywali go prezentami, by zaskarbić sobie jego łaski. Jego najbardziej płaskie dowcipy wywoływały salwy śmiechu. Jego zdrowie było przedmiotem stałego zainteresowania. Nienawidzono go. Właściwie już nie pracował.
W godzinach biurowych przechadzał się, czytał i palił niezliczone cygara, którymi wypychano szuflady jego biurka. Nie był przez to szczęśliwy, wręcz przeciwnie. Żył w ciągłym strachu przed chwilą, której wystawią mu rachunek. Aż pewnego dnia, bez widocznej przyczyny, hojność Skorpiona skończyła się. Przestał się do Dawida odzywać. Nie przychodził już usiąść po przyjacielsku na rogu biurka. Spoglądał tylko milcząco zza filara z wyrazem wiernego, dobrego psa, który nie rozumie, za co został ukarany. Wyglądał na starszego, bardziej zmęczonego i samotnego niż przedtem. Często miewał zaczerwienione oczy i zapuchnięte powieki, chyba od płaczu. Zmiana zaszła też w postawie kolegów Dawida. Nie kryli dezaprobaty. Przechodząc, często słyszał, jak mruczą, kilka razy pochwycił nawet słowo niewdzięcznik. Postanowił zachowywać się, jakby nigdy nic. Lecz wkrótce zaczęto go bojkotować. Nie odpowiadano na jego pytania, zupełnie jakby był powietrzem. Bez żenady rozmawiano przy nim na jego temat. Mógł więc usłyszeć takie na przykład rozmówki. Biedny Skorpion jest okropnie rozczarowany. Nic dziwnego, takiej nagrody się doczekać. Tak, po tym wszystkim, co dla niego zrobił, miał prawo się spodziewać odrobiny wdzięczności. Niektórzy nie wiedzą, co to wdzięczność. Kierownik biura nie odzywał się. Wodził za Dawidem oczyma pełnymi melancholii i bolesnego zdumienia. A jeśli ta jego przyjaźń jest szczera? Jeśli mnie po prostu polubił i nie ma ukrytych planów? Odkrycie to przygnębiło Dawida. Własne zachowanie wydało mu się nagle tak niesprawiedliwe i ohydne, że miał ochotę zapaść się pod ziemię. A ja podejrzewałem go o jakieś tajemne zamiary, jakieś perfidne plany. Jakże byłem wstrętny. Przypomniał sobie wszystko, co mówiono o Skorpionie. No i co z tego? Jakie to ma znaczenie? Nawet mordercy są zdolni do szczerych uczuć. Tym większa ich zasługa. Czemu go odepchnąłem? Nie byłem godny jego przyjaźni. Nie prosił mnie o nic. Pragnął tylko odrobiny zrozumienia. A ja musiałem wszystko zepsuć śmiesznymi podejrzeniami. Dawid był okropnie nieszczęśliwy. By ulżyć sumieniu, posłał Skorpionowi olbrzymi bukiet kwiatów. Jeśli jednak myślał, że w ten sposób zwróci dług, grubo się mylił. Koledzy nie omieszkali mu tego wytknąć. Słyszał, jak mówią. Hej, wiesz, na co się szarpnął? Nie. Na co? Pewnie nic wielkiego. Zwykły wiecheć polnych kwiatów. Ręce opadają. Co za niewdzięczność. Po tym wszystkim, co dla niego zrobił. I bądź tu dobry dla zwierząt. Dawid miał ochotę wytłumaczyć, że nie wysłał wiązanki polnego kwiecia, tylko bukiet wyjątkowo drogich szklarnianych kwiatów. No samo jednak mówienie o różnicy cen wydało mu się tak niestosowne, że twarz nabiegła mu krwią. Czyżby urzędnicy mieli rację? Czy zasłużył na miano niewdzięcznika? Przyjrzał się Skorpionowi. Skulony za filarem, ze wzrokiem wlepionym w Dawida, drżącymi rękoma i twarzą wstrząsaną nerwowym tikiem, sprawiał rzeczywiście żałosne wrażenie. Jestem nędznikiem. Pomyśleć, że to ja doprowadziłem do takiego stanu tego człowieka nieszczęsnego, wzorowo zachowującego się kalek. Teraz on z kolei zaczął zasypywać Skorpiona prezentami, kwiatami i czułościami. Odpowiedzią na wszystkie gesty było jednak tylko zrozpaczone spojrzenie i gorzki wyraz twarzy. Dezaprobata urzędników przeszła w pogardę. Wiesz, co on śmiał mu dać? Nie, pewnie nic takiego. No jasne, butelkę zwykłego wina. Jak mu nie wstyd? Dawid uciekał, żeby tego nie słyszeć. Trafiał jednak na inną rozmowę. To już przesada. Zgadnij, co wymyślił. Przypuszczam, że nic dobrego. Przesłał mu pieniądze. Jak żebrakowi, jakąś śmieszną sumę. Nie mów, a szef co na to?
Wiesz, jaki on jest. Taki wrażliwy, taki dobry. Serce mu pęka, ale nie okazuje tego. Jest pełen godności. Przebacza. Zawsze znajdzie coś na jego usprawiedliwienie. Święty człowiek. Tak, nie poszczęściło mu się. Dawid czuł, że zwariuje. Jak udowodnić, że ma dobre intencje? Dlaczego wszystkie próby pojmowano opacznie? Wszystkie gesty tłumaczono sobie inaczej. Spojrzał na skorpiona. Biedny skorpion. Cień człowieka. Jakże smutny. Jakże samotny. Łzy napłynęły Dawidowi do oczu. Nie mógł znieść odpowiedzialności za taki upadek. Krzyknął. To nie moja wina. Urzędnicy spojrzeli na niego obojętnie. Kierownik biura zaukał za filarem. Nie, to nie moja wina. To wy mi wmówiliście, że skorpion jest potworem. Skorpion chlipał za słupem. Po prostu nie powinienem był wam wierzyć. To wszystko. Teraz rozumiem. Ja skorpiona lubię. Dałbym sobie rękę uciąć, żeby... Z przerażeniem ujrzał zachłanność, wypełzłą nagle na twarze urzędników. Skorpion przestał płakać, śliniąc się już z rozkoszy. Podchodził do Dawida z nożem w ręku.